Michał Cichy, MMA.pl, ze mną Cezary Oleksiejczuk, pretendent do pasa Fenu, walka z Aigunem Akmedowem, no na pewno najważniejsza walka w twoim życiu, więc jak tam się teraz czujesz na niecały tydzień przed walką? No, witam wszystkich, jak się czuję? Czuję się świetnie, zostały ostatnie kilogramy, jestem głodny walki, dawno już nie walczyłem, z pół roku chyba minęło, także co, jestem gotowy, miałem mocny okres przygotowawczy i w sobotę wjeżdżę bez kalkulacji i idę po pas. Aigun Akmedow miał być rywalem Mateusza Rembeckiego o pas, ale w końcu jest twoim rywalem o pas. Zdziwiony byłeś w ogóle, jak go zaproponowano? No tak, byłem zdziwiony, bo się zastanawiałem, jak on chce zrobić do tych 70 kg, bo wcześniej walczył w kategorii 84-77 i patrzę, kurde, na to mi wysyłają propozycję tego Aiguna i od razu gdzieś skojarzyłem dlatego, bo miał z Mateuszem Rembeckim się bić i byłem zaskoczony, że zaproponowano mi go. A to był taki pierwsza propozycja, czy jeszcze kogoś tam proponowano? Proponowano mi weterana z Polski, ale tu nie będę rzucał, bo nie doszło do tego starcia, ale też się zgodziłem, to by była naprawdę głośna walka w kategorii 84 kg. Także miałem jedną propozycję i potem od razu Aigun i z Aigunem podpisaliśmy kontrakt i walczymy. Tak, się zgodziłeś na 8-4, to rozumiem, że też w tej kategorii planujesz walczyć? To była taka walka, że kurde, nie dało się nie przyjąć. Ważyłem wtedy gdzieś około 92 kg, także chciałem to wziąć, bo to by było głośno o tym. A jak byś scharakteryzował Aiguna? Bo podejrzewam, że oglądałeś jakieś jego walki. Tak, obejrzałem kilka walk. No, bardzo mocny przeciwnik. Nie jeden by chciał mieć taki rekord jak on, 20-2. Zapaśnik mocny, taki kurde, jak ci zawodnicy z Dagestanu, że lubią wywrócić, gdzieś tam stłamsić w parterze. Także no, jakbym miał go tak opisać, no to taki zapasior, nie? W narożniku kto się u ciebie pojawi? Michał Oleksiejczuk, Iwan Kirillow, mój trener od stójki i Mirek Okiński. Jeszcze tam będą na zapleczu moi koledzy z klubu, z Oleksiejczuk Team. Skoro mówisz, że miałeś tam 92 kilo, w takim razie jak tam zbijanie do 77 idzie? W tym momencie mam tam 83 z kawałkiem, także idzie dobrze, tak jak ma iść. Czuję się jeszcze, no jak na ten moment to dobrze, robię treningi jeszcze, także nie ma tragedii i zrobię to uwagę. No to cóż, pozostaje mi tylko Czarek życzyć teraz zdrowia i później dobrej zabawy w klatce. Dziękuję bardzo, oglądajcie w sobotę, będzie grubo. Dzięki.